I cześć, siemanko, i lecimy w drugą część, drugi odcinek pre The Last of Us. Oczywiście jestem taki przezajebisty, że przegrałem 15 minut nie nagrywając tego. W skrócie, dorwaliśmy gościa, który zabrał nam broń. Żeby ją odzyskać, musimy pomóc świetlikom, tutaj tej Jak się trzymasz? afroamerykance. Resztka mi sił, ale dam radę. No i idziemy dalej. Ona gdzieś nas prowadzi. Jesteśmy już blisko. Także nic Uwaga! jakiś dużo się nie wydarzyło. Obowiązuje godzina policyjna. Cholera, Osoby już tak już przebywające na zabiliśmy ulicy z zostaną 5 osób na zatrzymane i moście. poddane karze. I teraz właśnie Cóż, jesteśmy to jest za tym niesamowite. mostem i idziemy dalej. Uwaga! Także sorry, ale to cały ja. Jakbym czegoś nie spieprzył, to bym było za dobrze. Ale luz. Joel, pomóż mi. Ja pomogę, pomogę. Hej, hej, hej. Chodź tu, wstawaj. Odpierw się od Hej, niej. hej! Puść ją. Zaczęliśmy teraz werbować dzieci. Ona nie jest świetnikiem. O rany. Co ci jest? Spokojnie, wywiżę się z tego. Sprowadziłam pomoc. Ale nie pójdę z tobą. W takim razie ja też zostaję. Eli, nie dostaniemy drugiej szansy. Chodziło o nią? Moi ludzie będą na was czekać przy ratuszu. To spory kawałek drogi. Poradzicie sobie. Odstawiacie ją, wracacie i broń będzie wasza. Dwa razy więcej broni. A powiesz nam, gdzie ją trzymacie? W naszym obozie. Ruszymy stąd dopiero, jak ją zobaczę. Pójdziesz ze mną. Obejrzysz sobie broń, a ja się opatrzę. Ale ona nie może iść do tamtej części miasta. Joel jej popilnuje. O nie, nie, nie podoba mi Gówno, się to. nie Eli. zostanę tu z nim! Czemu im ufasz? Byłam blisko z jego bratem Tomim. Mówił, że w razie kłopotów on mi pomoże. To było przed tym, czy po tym, jak was porzucił? Ciebie też zostawił. Był dobrym człowiekiem. Słuchaj, weź ją do północnego tunelu i poczekaj. Chryste. To jest tylko przesyłka. Marlin. Nawet nie próbuj. Będzie dobrze. A teraz idź. Uwijajcie się. A ty, trzymaj się mnie. Idziemy. Okej, no to lecimy. Pytanie, gdzie mamy? Wow. Słyszałam strzały, ale... Co się stało? Co się stało? Świetniki. Chodźmy stąd. Inaczej ale skończymy. Karo spierducha. Okej. Komuś by naprawdę chciałbym coś znaleźć. Czy tu jest cokolwiek na razie, żeby podnieść? No dobra, tędy. Chyba możliwość, żeby oni mnie zobaczyli, ale po co ryzykować? Dokąd idziemy? Tamtędy dostaniemy się do północnego tunelu. No dobra, ale jak tam wejdziemy? Daj mi chwilę.
świetnie. Skoczysz to na pewno. Tak. Zdarza się. Nie, to mój debiut. A tak swoją drogą, to co cię łączy z Marlin? Nie wiem, no chyba po prostu jest moją koleżanką. Koleżanką? Kumplujesz się z przywódczynią świetlików. Ile ty masz lat? 12? Znała moją mamę, opiekowała się. I mam 14 lat, jeśli cię to w ogóle interesuje. A gdzie są twoi rodzice? A gdzie są w ogóle wszyscy rodzice? Odeszli. Dawno temu. Czyli zamiast siedzieć w szkole, postanowiła się zwiać i dołączyć do świetlików. Mam rację? Słuchaj, jeśli myślisz, że powiem ci, czemu mnie przemycasz, to się mylisz. Wiesz, za co lubię swoją pracę? Za to, że nie muszę wiedzieć takich rzeczy. Szczerze powiedziawszy, wasze plany latają mi koło tyłka. Świetnie. Też tak myślę. Cię co? Chciałbym się... cofnąć. Tą kłódkę na pewno mogę rozpiździć. Pytając, czy do góry, czy na dół mam iść. Dobra. Pójdź na razie na górę. Szkoda, że nie możemy biegać. Kuźwa. Najpierw się cofnę, ale mi to trwało to od cholery takim żółwim tempem. Nie, tam do pokoju jak pójdziemy, to będzie raczej tak, to będzie nasz bunker. Sorry. Dość tempo jest oszałamiające. Aha. Czyli tej kłódki rozwalić nie możemy? Dobra, zajebiście, dwa naboje. Zmarnowane. Super. Po to zabijałem wszystkich po cichaczu, żeby dwa wystrzelić na ślepo. No szybciej, Joe, szybciej, szybciej. Co tutaj? Co ty wyrabiasz? Odpoczywam. A ja co mam tutaj robić? Na pewno coś sobie znajdziesz. Masz zepsuty zegarek. Taki los. Mamrotałeś coś przez sen. Nie cierpię koszmarów. Tak, ja też. Wiesz co? Nigdy nie byłam tak blisko tego. Popatrz, jak tu ciemno. Chyba już nie może być gorzej. Prawda? Czy...
czego chciały od ciebie te świetliki? Hej, przepraszam, że tak długo. Ci cholerni żołnierze są wszędzie. Co z Marlin? Przeżyję. Widziałam sporo towaru, naprawdę sporo. Wchodzimy w to? Tak. To chodźmy. Dobra. No jedziemy z tym koksem. Nie uważasz, że to trochę dziwne, że zlecili nam tę robotę? Marlin chciała sama przeszmuglować małą, ale sytuacja zmusiła ją do wybrania nas. Straciła dużo ludzi, nie miała wyboru. Mam nadzieję, że ktoś z nich żyje i nam zapłaci. Na pewno. Chodźcie. No, wbijać się, wbijać się. I raz, i dwa, i trzy, ciach. Kto będzie tam na nas czekał? Ponoć grupa świetlików przyszła po nią aż z innego miasta. Dziewczyna musi być kimś ważnym. Kim ty właściwie jesteś? Córką jakiejś szychy czy coś takiego? Coś w tym rodzaju. Ile to jeszcze potrwa? Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za kilka godzin dotrzemy na miejsce. Eli, jak tylko stąd wyjdziemy, masz się nas słuchać i nie oddalać. Tak, tak. Oczywiście. Wejdź na górę i sprawdź, czy droga wolna. Się robi. Dobra, możemy iść, wychodź. Chodź, mała. Patrz pod nogi. No to jedziemy z tym koksem. Nie pomaga. O, rany. Wyszłam na zewnątrz. Nic ciekawego nie ma. No. Tu też nic nie znajdziemy. Tędy. Odwróć się, na kolana. Sprawdź ich, złożę raport. Ręce na głowę. Tura mi jest z 12. Przejęliśmy 3 włóczęgów. Przyjęłam. Puść nas. Zobaczysz, że nie pożałujesz. Zamknij się. Weź tego gówna. Za ile będą? Parę minut. I postawię. Myślałam, że tylko ich obezwładnimy albo coś. O kurwa. Patrz. Chryste, Panie. Marlin o tym wiedziała? Po cholerę szmuglujemy zarażone dziecko. Nie jestem zarażona. Nie?
Skaner kłamie? Mogę to wyjaśnić. No to lepiej się z tym pośpiesz. Popatrzcie! Nie obchodzi mnie, jak się zaraziłaś. To ma 3 tygodnie! Przemiana następuje w 2 dni, więc przestań pieprzyć. Ma 3 tygodnie! Przysięgam. Czemu by was wystawiała? Nie kupuję tego. O cholera. Tess. Chodą. Chodą! Trochę, trochę. Dobra, czas uciekać. Za mną. Szybko. Okej. Okay. No jak to? Sygnał, ubiegniemy. Sygnał. Uciekamy. Okej. Okay. Teraz. Nogi. Prędzej. O kuźwa. Trzymaj się z dala. Dobra. Będę lepszy jak ninja. Znowu musimy pobiec. Gotowa? Jasne. Tak. No to biegniemy. Co my tu mamy? Żołnierze, tam. Gdzie? Widzę ich. Musieli się przedostać. Sprawdzić okopy. Trzymajcie się z tyłu. Nic tutaj nie widzę. Na pewno tędy przeszli? Do odwołania rozkazu czekamy dalej. Nie dajcie się zauważyć. Chodź, mała. Trzymajcie Joela. Dobra, wybierzmy tą drogę. Oj, cholera, się przestraszyłem. Kuźwa, niedobrze. Weź, góra. Słyszę ich przed nami. A, nie! Gdzie jesteśmy? Słyszę ich przed nami. Jak mi mógłbyś zauważyć? Gdzie ja mam iść? No, 3, 2, 1, po... Dobra, na ślepo. Podciągaj to. Tędy. Szybciej. Nie zauważyli nas. Chodźmy naokoło. Jestem za. Jak to wygląda? Za dużo ich też. O rany. O cholera. Są z nami w środku. Odwróć ich uwagę. Okej. Idź mi stąd.
Ależ to zdupiłem. Drugi raz. Mnie załatwili. Trzeba było go chwycić, bydlaka. Musiła. Dobra, co dalej? Mam tak na bezczelnego zapierdzielać? O, nie był wcale głupi pomysł. Odwróć ich uwagę, jakoś jestem dalej. Tego się nie spodziewali. Teraz wiesz gdzie iść? Czekajcie. Zobaczmy dokąd prowadzi. Dobra. Tak, to się przyda. Trzymaj się blisko. Przynajmniej już nie mokniemy. Jak sytuacja? Myślę, że tędy się przeciśniemy. Elegancko. Jakaś apteczka czy coś? Nic z tych rzeczy. Cholera! Kolejni żołnierze. Gdzie? Koniec poszukiwań, wracamy do sektora 11. Chyba nas nie widzą. Przyjąłem. Do wozu. No, ładnie. Nie wychodźcie z cienia. Już ich nie, można śmiało popylać. Co my tu mamy? Jesteśmy bezpieczni? Nie. Wciąż się tu kręcą. Poczekaj, złap oddech. Joel, zobacz, czy jest tu coś, co nam się przyda. Ja szukam, nie widzisz. No. I tu będzie pusto. No nie. Nic więcej tu nie znajdziemy. Tess, tutaj. Pójdziemy tą rurą. Możemy przejść tędy. Nie oddalaj się, Ewa. Okej. Jest tak jasne. Wow, czekajcie. Zbieramy, wzywają nas z powrotem. Wracamy pod mur. Musimy kontynuować załadunek. Chodźcie. Chyba już poszli. Słuchaj, jaki był plan? Załóżmy, że dostarczymy cię do tych świetlików. I co dalej? Marlin powiedziała, że mają własną strefę kwarantanny z lekarzami, którzy wciąż szukają leku. Znamy już tę śpiewkę, co też? A to... To, co się ze mną stało, jest kluczem do tej szczepionki. O Jezu. Tak powiedziała? Na pewno tak powiedziała. Weź się odwal, nie prosiłam cię o to. Ja też nie, Tess. Co my tutaj robimy, do cholery? A jeśli to prawda? Żartujesz. Co wtedy, Joel? Dotarliśmy aż tutaj, więc dokończmy misję. Mam ci przypomnieć, co tam na nas czeka? Rozumiem.
Nie no, fabuła jest po prostu petarda. Postać Eli jest napisana jeszcze lepiej chyba. Miejmy nadzieję. Dlatego ta muzyka, no... Mówię, aż co się w nią grać drugi raz i następny. Trzymał, w której grze tak mam. Gdzie wy jesteście? Dobra. To się tam przyda. No, dlatego warto czasem zejść w bok. Coś tam ciekawego znaleźć. Do góry. Gdzie teraz? No to my oczywiście idziemy w bok. Nic ciekawego. A tu coś uda znaleźć? Trzymajmy się lewej strony na powrocie prawej. Nic. Strata czasu. Dobra, już pędzę do was. Było. Tess, słyszałaś? Tak, ale to było daleko. Cholera. Jesteśmy bezpieczni? Chwilowo. Chodźcie. Cholera, ale wysoko. O, jest i nasz ratusz. Tak, musimy ominąć ten bałagan. Świetnie. To ma być centrum miasta? Raczej to, co z niego pozostało. Dobra, chodź tam, baby. No, tu. Znalazłaś tam coś? Nie. Szukaj dalej. Teraz trzymaj się blisko Tess. Aha, tylko jedno mogę wziąć. Złotych piorunów, aż mi się patrzy i się. Dobra, musimy tu czegoś poszukać. Ej, Tess? Idę. Szczury. Jeszcze jeden rzut oka, czy... Nie, dobra. Rozszarpało. Umarł niedawno. Być może. Szkoda, że całą amunicję wystrzelał.
Pióry Czybek. No dobra. To ten odcinek byśmy na tym zakończyli. Postaram się go wrzucić jak najszybciej. I potem zaraz może jeszcze drugi bym wrzucił. Także dzięki za oglądanie. Jeszcze raz przepraszam za ten błąd, że trochę wam urwałem. Ale mówię, dużo tam się nie wydarzyło. Także dzięki, cześć, siemanko, na razie.